I witamy Państwa w kolejnym pojedynku drugiego dnia Pucharu Old Boys, Pucharu Polski Old Boys w odmianę 9 Bill. Jesteśmy w Kieleckim Centrum Bilardowym i będziemy teraz dla Państwa transmitować pojedynek Wojciecha Matykiewicza i Pawła Mazura. I jesteśmy już przy rozbiciu pierwszej partii w kolejnym meczu. To już mecz drugiej rundy pucharowej. Także bardzo szybko i sprawnie dzisiejsze mecze przebiegają, tak sprawnie jak cały turniej. Mam nadzieję, że zaraz w komentarzu dołączy do mnie dyrektor turnieju Grzegorz Nowak. Mamy przy stole Pawła Mazura. Układ na stole, układ bil na stole nie jest zbyt zachęcający. Mamy tutaj takie dwie zbitki. Jeszcze teraz ciężkie zagranie z pomocnika. Niestety obowiązki, które spoczywają na dyrektorze turnieju, nie pozwalają na razie Grzesiowi Nowakowi dołączyć do nas do komentarza, także przez chwilę pozwolę sobie komentować ten mecz dla Państwa sam. No i byliśmy świadkami teraz szczęśliwego zagrania, próby odstawnej. Szczęśliwie Bila Biała nie wpadła do środkowej łuzy, tam gdzieś odbiła się dosłownie od kanta. Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy ujęcie z innej kamery, jak to wygląda, czy ta bila numer 3 jest do zagrania. Tutaj zawodnik analizuje sytuację i zobaczmy, jakie rozwiązanie wybierze. No ciekawe zagranie, nie taka była jego intencja, ale bila numer 3 po dwóch bandach ląduje w łuzie. Mamy tutaj raz możliwość zagrania kombinacyjnego na bilach 4-5. Idealnie zagrane, bila numer 5 ląduje w łuzie. I też myślę dobra pozycja teraz do kolejnego podejścia do czwórki.
Zapewne będzie to willa zagrywana do środkowej łuzy. Układ na stole już jest czysty i klarowny. Zobaczmy, jak poradzi sobie Wojtek Matykiewicz z tym układem. Pozostały cztery bile. Bile 6-7 na górze stołu, także potem tylko powrót z bili 7 tu na dół stołu do ósemki. No i zakończenie prostym wyjściem z bili 8 na 9. Tak to się mówi, no. Jest to już druga runda strefy pucharowej, także emocje na pewno rosną. Na pewno gdzieś obydwaj panowie tam nerwy, pokład nerw są. No i właśnie teraz widzimy przy tej próbie wyjścia z bili 7 na 8 bila biała ląduje w łuzie. I szansa teraz przed Pawłem Mazurem na wyjście na prowadzenie w pierwszej partii tego meczu. Bila numer 8 znika w łuzie, bila numer 9 również. I tak jak mówiłem, tak się stało. Mamy stan pojedynku 1 do 0 dla Pawła Mazura. I w tej chwili również to Paweł będzie rozbijał drugą partię. Także jest szansa cały czas na podwyższenie, nawet w momencie, kiedy dobrze rozbije, jakaś bila znajdzie drogę do łuzy, układ będzie na stole dobry, no ale to za chwileczkę zobaczymy. W tej chwili trójkąt już jest ustawiony na stole. I zaraz zobaczymy, z jakim powodzeniem Paweł Mazur rozbije trójkąt. Jest rozbicie i jest bila w łuzie. Zobaczmy to jeszcze raz. Bila numer 2 trafia prosto do łuzy. Bile rozchodzą się ładnie, bila numer 1 jest widoczna dobrze, prosto do wbicia, także jest szansa na kontynuowanie przez Pawła tego podejścia. Po bili numer 2, bila numer 3 również znika w łuzie. Troszeczkę tutaj myślę, nie o takim wyjściu myślał Paweł. Na jaką wersję się zdecyduje? Myślę, że jest to jednak tam do prawej górnej łuzy. Wycinanie, tak, ominął tutaj bilą białą tą środkową łuzę. I dzięki zbiciu jeszcze na wili numer 9 ma dobrą pozycję do wbijania piątki. No jest to strzał przez cały stół, ale myślę, że nie jest on tutaj poza zasięgiem Pawła. Tak jest, jak oglądam już drugi mecz dzisiejszej strefy pucharowej, Pucharu Polski Old Boys. Pierwszy mecz też mieliśmy bardzo ciekawy, mieliśmy nawet w nim partię, widzieliśmy partię z kija, widzieliśmy ładne zagranie kombi na zbili 2 na 9, także myślę, że widać, że panowie tutaj są dobrze przygotowani, jest forma i będziemy, mam nadzieję, oglądać cały czas mecze na wysokim poziomie.
A tutaj cały czas gdzieś w pobliżu stanowiska komentatorskiego nam kręci się dyrektor turnieju Grzegorz Nowak, ale cały czas nie może do nas dołączyć. Żałuję, ale myślę, że zaraz spróbujemy go tutaj ściągnąć. A na stole mamy zmianę. Do stołu dochodzi Wojtek Matykiewicz. No, ciężki strzał, troszeczkę niestety nie udało się bić, bili numer 6. No i teraz kwestia, jakie zagranie zobaczymy, czy będzie to próba zagrania kombinacyjnego, czy tamta bila numer 6 i 9 są tak ustawione, tutaj widzimy bile numer 7 i 9 są sklejone, czy ta bila numer 9 tutaj idzie do tej łuzy? Ja myślę, że mimo wszystko tak, mam nadzieję, że zaraz Grzesiu Nowak nam pomoże przeanalizować tą sytuację. Mamy już Grzesia. Tak, jestem. I tak. I nie było co analizować, można tak powiedzieć. Nie zdążyłem nawet się dobrze przyjrzeć, ale zauważyłem, że wspaniale ułożone bile pozwalały dziewiątce wpaść poprzez zagranie kombinacyjne. No i Paweł Mazur, pierwszy mecz 6-0, w drugim meczu 2-0. Nie mówi się o nim zbyt dużo jako o faworycie, ale te wyniki sugerują, że może tutaj dokonać niespodzianki. No jak widzimy, jest bardzo skupiony. Widać spokój, widać chęć, taką wolę walki. Na razie mało widzieliśmy go tutaj przy stole, ale myślę, że teraz ma szansę na rozbicie i na zdobycie pierwszego punktu. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Potężne rozbicie. Dziewiątka zatańczyła. Dziewiątka zatańczyła. Tak to inna, się mówi. Tak, przy łzie. Inna bila znalazła drogę do łzy. No i jest, mamy Wojtka przy stole, chociaż teraz no zobaczmy, układ, niby bile rozeszł się ładnie po tym potężnym rozbiciu, ale nie jest tutaj właśnie teraz największy bardzo problem dobre wyjście z wyjściem na tą dwójkę tutaj przy lewej. Bardzo dobre wyjście. Jest tylko pytanie, czy z czwórki kombinacja na dziewiątkę. Mamy kamerę z tej strony. Mówimy o, właśnie teraz widzimy tutaj kombinację. No cóż, chyba że zagra przecudownie profesjonalnie, żeby czwórkę wbić do łzy przeciwległej, ale zobaczmy, teraz to wyjście nam pokaże intencję. Właśnie tak chciałem. Intencja jednak była wyjścia na kombi. Natomiast tak, niestety bila numer 2 nie złamał kąt, można tak powiedzieć. Ta siła, znaczy może inaczej, nie siła, tylko ta potrzeba wyjścia z odpowiednim kątem często gubi samo wbicie, samo uderzenie. No i tak właśnie dzisiaj, znaczy przed chwilą się stało. Paweł Mazur, no rzeczywiście skupiony, każde uderzenie ma znaczenie i to dobrze wiemy o tym i Paweł wdraża tą zasadę w swojej grze. Teraz tak, prosta bila numer 2. Jest prosta, ale on ma dylemat. Kąt, tak, co zrobić z wyjściem? On szuka pomysłu, tak. Czy ustawiać się na kombi, czy nie? Ja myślę, że to była zdecydowanie próba ustawienia się na kombi. Może troszeczkę nieszczęśliwie teraz z bilą białą, ponieważ no, ten kąt jest jednak tej czwórki wyrzucającej będzie trochę trudniej przymierzyć to kombi. Uderzyć. No zobaczymy. W poprzedniej partii miał kombi, no łatwiejsze. Ależ bardzo ładne i biała zagranie zatańczyła. No wspaniale przymierzył. Zobaczmy to jeszcze raz. Tak, no idealnie. Pewne wbicie. I mamy już w tym meczu, ten mecz trochę szybciej idzie, jeżeli chodzi o początkową jego fazę. Mamy już 3-0 dla Pawła Mazura.
No i to Paweł teraz też będzie rozbijał. Ale Grzesiu, przyznasz, już to o tym wspominałem, jest to kolejny mecz, który stoi tutaj na wysokim poziomie, ładne zagrania. Tak, tak, widać. No, Wojtek Matykiewicz świetnie wyszedł na tą dwójkę, ale niestety tutaj, no widać, z Pawłem Mazurem nie wolno popełniać zbyt dużo błędów. Jest naprawdę w pełni skoncentrowany i myślę, że nawet przy prowadzeniu 5-0 nie rozluźni się, co oczywiście niestety zdarza się zawodnikom. Czasami jest to pogrążające ich grę, ale tutaj po Pawle widać, że naprawdę przyjechał wygrać, po prostu przyjechał wygrać. Rozumiem, Grzesiu, że obstawiasz, że w tym pojedynku, tak jak mnie, nie udało się trafić poprzedniego wyniku, ale obstawiasz, że będzie w fazie końcowej 5-0, przed, no oczywiście gramy do 6, ale obstawiasz, że no będzie 5-0. Tak, no złapałeś mnie za słowa, no tak, tak może być, ale nie, to raczej zasugerowałem, że właściwie zwróciłem uwagę, że Paweł niezależnie od wyniku meczu widać pełną koncentrację, ale ja myślę, że Wojtek Matykiewicz, on tutaj się jeszcze odbuduje, bo to jest zawodnik również bardzo doświadczony i nie odpuści tego meczu i kto wie, może się troszeczkę szczęście odwróci, czasami w tej grze jest potrzebne. No poczekajmy. Na razie oddał uderzenie, można tak powiedzieć. Próbował odstawić jedynkę, a najlepiej schować białą gdzieś tutaj za dwójkę. Przeciągnął, biała się odkryła. Ale Paweł, tak, wspaniały sejf, za czwórkę. Za czwórkę schował bilen białą. Dobra. Wojtek Matykiewicz próbuje. Niestety. Faul. Paweł Mazur, biała bila do ręki. No, zapowiada się tym razem dłuższa partia. No tak, ale biała bila do ręki przy dobrym wyjściu na dwójkę. Ta trójka jest tak na środku stołu. Piątka jest blisko łzy. No ale teraz Paweł Mazur tak chyba zaczyna troszeczkę zwalniać tempo tej gry, takie mam wrażenie, ponieważ zdaje sobie sprawę, że prowadzi 3-0 i teraz trzeba to przekuć w dalsze jakieś punkty, ale już spokojniej, bardziej analizując ten układ, prawda, szanuje to prowadzenie. Tak. No jest to bardzo rozsądne. Rozsądne, on jakby panuje nad grą w tym momencie. Troszeczkę za krótkie wyjście do bili numer 2. No właśnie, i teraz już, no tak, i wszystko od nowa. I teraz wszystko od nowa. Co robić? Grać delikatnie, trójkę, uderzać w piątkę? Czy może coś bardziej skomplikowanego i ryzykownego? No, przypuszczalnie nie będzie to ryzykowne i skomplikowane zagranie. Jest pytanie tylko, czy będzie próbował wyjść na trójkę na strzał do innej łzy, czy jednak na piątkę. Czy z obejściem tutaj będzie próbował, tak, przed czwórką od bandy, bez obchodzenia, ale Przed czwórką. No właśnie. Niestety to takie zagranie powodowało, że teraz jednak ta pozycja do bili numer 3 nie jest idealna. Ciężki strzał, próba wbicia do prawej górnej tutaj łzy. Bardzo ładny strzał. No właśnie. Bila numer 3 pewnie trafiła do łzy. Zobaczmy to jeszcze raz. No, tam minimalnie się zawahało. Ja widzę kombinację. Kolejny raz tutaj Grzesiu wieści kombinację. O, zresztą mamy potwierdzenie tego faktu. Paweł Mazur już tutaj mierzy, już jest myślami przy wyjściu na bilę numer 4. Przy wbiciu.
tego kombi. Na chwilę zanim mówiliśmy. Ciężki, to tak. Było ciężkie kombi, zdecydowanie bardzo ciężki strzał. No ale gdzieś tutaj przełamało się. Paweł tak. Nie wbił kombi. Tak, i Wojtek. Także mamy szansę. Pierwszy raz taką sytuację. Szanse na dokończenie układu, chociaż rozpoczęcie tego dokończenia nie jest proste. Tak, tutaj troszeczkę przekonfigurował się układ Bill na stole. Szóstka jest w bardzo, bardzo niewdzięcznym położeniu. I właściwie w tym momencie to bardzo strategiczna gra się zrobi. No właśnie, o. I to już zaczyna się dziać. Zagranie odstawne, udane. Bila numer 4 spoczęła przy samej bandzie. Tak, zawodnicy przypuszczalnie nie będą w ogóle próbowali wbić tej bili numer 4, natomiast będą próbowali zrobić coś z układem 6-7, przy okazji utrudniając zagranie przeciwnikowi bili numer 4. No nie. Bo tak naprawdę wyjść na szóstkę z piątki, no oczywiście da się w okolice bili numer 9 i później z tej szóstki ustawić zagranie bezpieczne, utrudniające, ale to naprawdę jest malutka strefa. Sama ta odległość od bili numer 5 do tutaj tej zbitki szóstki z siódemką już ogranicza trochę możliwości, trzeba bardzo precyzyjnie. Oczywiście mogą podejmować próbę rozbicia tego układu z bili numer 5. No tak jak mówię, one są dosyć daleko od siebie i może tu być z tym problem. Żaden z panów na razie nie chce podjąć tego ryzyka. Paweł ma zruszone swoje prowadzenie. Wojtek znowuż też nie chce stracić kolejnego punktu. Można przewrotnie powiedzieć, że w tej partii przewagę może uzyskać ten, kto zostawi czwórkę w łuzie w takim położeniu, które zmusi przeciwnika do wbicia tej czwórki. Bo wtedy będzie musiał się zająć bilą numer 5. No ale tu mieliśmy właśnie, myślę, już zdecydowanie próbę wbicia bili numer 4 i bardzo nieszczęśliwie, nie dość, że czwórka nie wpadła, to tak. Bila biała po trzech bandach znalazła drogę do łuzy. I teraz no, mamy teraz, przy stole teraz Wojtka, ja widzę bardzo trudne zagranie, ale kto cię wie. No ale to jest chyba ten moment, kiedy trzeba zaryzykować, prawda? Z czwórkę, tak, rozbić szóstkę z siódemką, zakładając, że piątka no, łatwo stoi, że ta biała się nieszczęśliwie nie schowa. I spróbował, tak, ale nie trafił. Myślę, że to była zdecydowanie próba rozbicia tego układu. Niestety spróbował, nie udało się. Nie trafił się. I zastawił co się. Co więcej, zbicie tak? Bili białej z bilą numer 8 i nieszczęśliwie bila numer 8 zasłoniła tą, którą teraz musi zagrać piątkę. No, chociaż wbicie tej piątki nic mu nie daje, więc może wystarczy, że ją dotknie. Tak, no kwestia jest teraz, trzeba tą piątkę jednak zaliczyć, zobaczymy jak to wyjdzie. Jest tak. Oczywiście zaliczona. O, ale co się dzieje? No ja myślę, że nie było to w planie. Tak, nie było takiego zamierzenia chyba, bo ale w tym momencie odkrył układ, ale też troszeczkę szczęście w nieszczęściu całym polega na tym, że ta szóstka wróciła tutaj pod dolną łuzę, pod dolną bandę. A biała z piątką są prawie na wprost i no, wyjście na szóstkę. Jest, tak, kąt jest bardzo no, niewiarygodnie trudno. Oczywiście znamy takich, którzy by to zrobili. No, tutaj próba. Karol Skowerski pewnie długo by nie myślał i by wyszedł. To samo by zrobił Mateusz Śniegowski, znaczy, Radek Babica. Wyszedłby od stołu, czy wyszedł na bilę numer 6? On by uderzył i wyszedł tam, doszedł tam, gdzie ta biała bila by się ustawiła, jeszcze byłby tam szybciej. Ale teraz bardzo ładne zagranie Wojtka Matykiewicza. Bardzo no ładne tak, wyjście teraz, na bilę numer 6. Teraz szczęśliwie dla Wojtka to, że to rozbił. Zaprocentowało dla niego to rozbicie. No zaprocentowało, nie? Ale znów ma problem chyba. Znów ma problem, bo siódemka jest nieszczęśliwa. A nie, w porządku. Chyba dotoczyła się, tak, dotoczyła się idealnie w punkt i wygląda na to, że Wojtek Matykiewicz wraca do gry, że za chwilę zrobi się 3-1.
A, jeszcze miał taki kąt. No, jeszcze dziewiątka, jeszcze dziewiątka. Jest 3-1, Wojtek Matykiewicz powraca. Zapraszamy do kolejnego pojedynku, w którym zmierzą się na stole numer 7 Grzegorz Nowak i Marian Ostaszewski. I widzimy już przygotowania do kolejnej partii. Rozbijać będzie Wojciech Matykiewicz. Wynik pojedynku 3-1. Także odrabia straty Wojtek. Powolutku. Po prowadzeniu 3-0 mamy już 3-1. Jest szansa z tego rozbicia zrobić, poprawić wynik. Zobaczmy, jak wyjdzie to rozbicie. Z dużą siłą bile rozchodzą się po stole, ale niestety żadna bila nie znalazła się w łuzie i do stołu podchodzi Paweł Mazur. O tyle dla Wojtka szczęśliwie, że myślę, nie będzie tutaj łatwo wbijać tą jedynkę. Nie wiem, czy tam ta ósemka pozwala na w ogóle na myślenie o tym, żeby do tutaj do prawej dolnej łuzy wbijać. Nie, no zdecydowanie próba odstawnej. Myślę, że no widać jedynkę, na pewno widać, chociaż jest ona tutaj przy dolnej bandzie. Na pewno nie jest to łatwy strzał na wbijanie, więc myślę, że zobaczymy tutaj próbę zagrania odstawnego. Nie ma już przy stanowisku komentatorskim Grzegorza Nowaka, ponieważ nadszedł jego czas. O, teraz bardzo ładny strzał, bardzo ładne wbicie przez Wojtka bili numer 1. Jest już na bili numer 2, a ja wrócę do wątku, że Grzegorz Nowak teraz opuścił nas, poszedł rozgrywać swój pojedynek z Marianem Ostaszewskim, który pokonał w swoim pojedynku pierwszej rundy Krzysztofa Głowacza 6-1. Zwyciężają Bogdan Wołkowski z Dylanem Jobą 6-2 i Marian Ostaszewski z Krzysztofem Głowaczem 6-1. Możemy czekać teraz na zakończenie dwóch ostatnich pojedynków pierwszej rundy i będziemy rozgrywać kolejne pojedynki. I mamy już kolejne rozstrzygnięcia. Bogdan Wołkowski żałuje, że nie widzieliśmy tego meczu na stole telewizyjnym. Bogdan Wołkowski pokonał Dylana Jomę 6-2. Natomiast przeciwnik w tej chwili właśnie naszego dyrektora turnieju i komentatora Grzegorza Nowaka, Marian Ostaszewski, pokonał Krzysztofa Głowacza 6-1. Oczywiście wyniki możecie śledzić Państwo na stronie tvsports.pl. Jest tam relacja online z Pucharu Polski Old Boys w Kieleckim Centrum Bilardowym. Gramy oczywiście w odmianę 9 bil, a przy stole telewizyjnym widzimy Pawła Mazura, a tam ta postać siedząca,
która teraz będzie podchodzić do stołu, to Wojciech Matykiewicz. I to on teraz będzie miał kolejną szansę na powrót do meczu, na kolejny punkt, na odrobienie strat. Przegrywa w tym momencie 3-1. Oczywiście nie jest to jeszcze jakaś sytuacja podbramkowa, także myślę, że spokojnie jeszcze tutaj będziemy mieli jeszcze, będziemy widzieli zacięty pojedynek. Układ już dosyć jasny. 5 bil na stole. Bila numer 5 myślę zaraz zniknie w łuzie środkowej. Wojtek patrzył, w które miejsce dokładnie, analizuje, w które miejsce dojść do szóstki. Teraz zobaczmy, jak uda się sztuka wyjścia z bili numer 6 na siódemeczkę. Potem, jeżeli to się uda, po wbiciu siódemki podróż przez cały stół do bili numer 8. Tak, szóstka już nam znikła. No niestety siła, z którą uderzył Wojtek, spowodowała, że bila numer 7 tam zaklepała w łuzie, niestety nie wpadła i przy stole mamy z powrotem Pawła Mazura. W takiej sytuacji no, zagranie nie jest może jakieś arcyciężkie, ale też do prostych, bardzo prostych nie należy. Zobaczmy, jak to wyjdzie Pawłowi. Też nie udało się zmieścić tej siódemki w łuzie minimalnie, też gdzieś odbiła się już ona od wewnętrznej części łuzy, pozostając na stole. Troszeczkę przepychanki w tej partii, w sensie właśnie to już druga kolejka na bili numer 7. Tym razem Wojtkowi udaje się ją umieścić w łuzie. Troszeczkę może za lekkie wyjście do bili numer 8. Ale bardzo ładne wbicie z idealnym wystawieniem na bilę numer 9 i myślę, że za chwilę będziemy mieli 3-2. Tak jest, dziewiątka w łuzie i mamy stan pojedynku 3-2. Pojedynku Filip Kraupe wygrywa z drągiem 6-4. Jacka Brzosa.
czterech. Zapraszamy panów Jakuba Okce i Dariusza Sidło. Jesteśmy z powrotem z Państwem przy stanie pojedynku 3-2 dla Pawła Mazura, on też przy stole. Jak widzimy, Milan numer 7 teraz będzie zagrywana przez Pawła tam przy długiej bandzie, przy krótkiej bandzie na górze stołu, tak ładnie, ładnie zacięta do prawej górnej łuzy ekranu. Dobre też wyjście do biliny numer 8, może troszeczkę. Niestety kąt dla Pawła jest wyrzucający. Będzie musiał szukać drogi obejścia do bili numer 9. Bądź, zaraz zobaczymy. Tak, zagranie od górnej krótkiej bandy z prawą rotacją. Efektowne i efektywne. Przyzwoite wyjście do bili numer 9. No i mamy stan pojedynku 4-2. I w partii numer 7 rozbijającego zobaczymy za chwileczkę. Wojtek Matykiewicz poprosił o czas. Oczywiście ma do tego prawo. Także za chwileczkę wrócimy do stołu telewizyjnego.
I Wojtek Matykiewicz powrócił już do stołu, będzie kontynuował grę w pojedynku z Pawłem Mazurem. Stan pojedynku 4-2 dla Pawła Mazura. Oczywiście wyniki możecie Państwo też śledzić online na stronie bilard-sport.pl. Trwają już wszystkie pojedynki drugiej rundy. Przypomnijmy, to już jest druga runda pucharowa, także niebawem będziemy mieli już po zakończeniu tych pojedynków przyjemność oglądać pojedynki, jeden z pojedynków na, oczywiście na stole telewizyjnym, jeden z pojedynków ćwierćfinałowych. Także powolutku, pomalutku turniej zmierza już do tej decydującej fazy, gdzie będą rozstrzygać się losy medalów, które gdzieś tu zaraz leżą zaraz obok nas. I po takim dziwnym zagraniu Pawła Mazura do stołu podchodzi Wojtek Matykiewicz. Wbija tą jedynkę szybko i pewnie. Ciekawe wyjście do bili numer 2 po trzech bandach. No, kącik był tam naturalny, także nie sprawiło to Wojtkowi problemu. Dwójka widać, że po tej przerwie jest skoncentrowany i nastawiony bojowo. Szybko kolejne bile znikają w łuzie. Jest już przy bili numer 3. Teraz troszeczkę dłuższa chwila zastanowienia, dłuższy strzał przez ponad pół stołu. I próba, no tak szczerze mówiąc, myślałem, że będziemy tu oglądać trójkę, a to była jednak próba kombinacji od wdzięczenia się jakby, ponieważ Paweł Mazur już dwukrotnie w tym meczu zagrywał z powodzeniem zagranie kombi. No tym razem Wojtkowi nie udało się tego dokonać. No i mamy szybką wymianę zdań, czyli na bili numer 3, czyli żaden z panów nie podjął się wbicia tej bili. Znaczy próba podjęcia wbicia była, teraz widzieliśmy próbę odstawnej. Odstawna z powodzeniem, dlatego że Wojtek nie zalicza trójki i do stołu powraca z bilą do ręki Paweł Mazur. Tutaj na stole jeszcze troszeczkę ten układ jest troszeczkę zamieszania. No ta bila numer 4 związana z ósemką. Teraz właśnie widzieliśmy, jak Paweł delikatnie wbił bilę, która zniknęła w wózie, doszedł do tej czwórki, ale no nie jest to zbyt komfortowa sytuacja. Zastanawia się, co z tym układem zrobić. Tutaj z tego, co widzę, to będzie to kolejna próba zagrania kombinacyjnego. No myślę, że w tej sytuacji jest to chyba jedyne rozwiązanie. Przypuszczam, zagra dosyć mocno tak, żeby bila biała gdzieś ewentualnie wróciła na górną część stołu. A pewne zagranie, dosyć lekko i mamy trzecie kombi w wykonaniu Pawła Mazura i stan pojedynku 5-2 dla Pawła. No i co więcej, to Paweł teraz będzie rozbijał, także ma wszystko tutaj w swoich rękach. No zdecydowanie nie pomyśli Wojtka, układa się dla niego ten mecz. Ciężkie układy, tam czasami właśnie wymuszone zagranie kombi, ale widzieliśmy z powodzeniem zagrywane przez Pawła. No i cóż, ta jakby premia na tą partię, która
może być ostatnią. Miejmy nadzieję dla widowiskowości tego pojedynku, że jednak może i nie będzie tą ostatnią. Za chwilę się przekonamy. Duże znaczenie ma rozbicie oczywiście. To czy któraś Billa wpadnie do łzy. Czy też, czy Bille rozejdą się na tyle, żeby można było kontynuować układ, jeżeli jakaś wpadnie. Widzimy tutaj, jak starannie podchodzi do zmiana układu Bill. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, tym bardziej, że według przepisów Bille powinny być ustawiane losowo. Myślę, że nie powinno się robić takich zamian. Nie wiem, co ta zamiana miała na celu. Nie wiem, czy to było zaklinanie Bill. No jeżeli to było zaklinanie Bill, to się udało, bo Billa numer 3 znalazła drogę do łzy, przy czym niestety zaklinanie, o ile udało się, o tyle o ile wpadła jakaś Billa, natomiast już nie udało się, jeżeli chodzi o układ na stole. Biała Billa ustawia się tu centralnie w polu trójkąta, zasłonięta Billą numer 9. Myślę, będziemy świadkami zagrania push out. Zobaczmy, jak wykona to zagranie Paweł. Zmienił troszeczkę układ na stole. Rozbił to skupisko Bill. Jednak pamiętał o tym, żeby to nie ułatwić przeciwnikowi. Ta Billa numer 1, myślę, tutaj nie przechodzi koło tej czwórki do łzy, którą widzimy teraz na dole ekranu. My mieliśmy chyba próbę kolejnego zagrania kombinacyjnego i to takiego bardzo ciężkiego z Billą 1 zagrywaną od bandy. No nie było, pomyłka była, ale nie była ona duża. No ale szczęśliwie dla Wojtka czwarty kombi w tym meczu nie udało się. Czwarte kombi na dziewiątce i Wojtek ma szansę na nadrobienie punktu. No niestety. Niestety zdecydowanie, nie wiem, czy to dekoncentracja Billa Wojtkowi, to już jest kolejna Billa, która zaklepała w buzie Wojtkowi. Zaklepała i nie wpadła. To najgorsze dla niego, co mogło być. Zostawił przeciwnikowi prostą do wbicia Billę. O ile oczywiście prosta jest do wbicia, o tyle, tak jak już rozmawialiśmy tutaj z Grzesiem Nowakiem, takie Bille są niewdzięczne do wychodzenia, ale tutaj bardzo ładnie zagrał Paweł i jest już przy Billi numer 4. Teraz myślę, wystarczy lekko cofnąć Billę numer 4 w to samo miejsce, mniej więcej, gdzie ona w tej chwili stoi. No Paweł troszeczkę inną, widział tam, że jest troszeczkę kąt wyrzucający, chciał tutaj przejść na dolną, na prawą część stołu z Billą białą. No i to zagranie rotacją spowodowało, że Billa numer 4 gdzieś tam też zaklepała, tak jak poprzednio Wojtkowi, tak teraz Pawłowi. I Wojtek podszedł do stołu, wykorzystał tą sytuację, wbił dosyć prostą czwórkę, jest już przy piątce, która też nie powinna sprawić mu problemu. Tak jest, znika, jest wyjście do szóstki. Lekko niewdzięczne zagranie wzdłuż bandy. Kąt dosyć na wprost, tak widzimy, mało tutaj było kąta, żeby troszeczkę lepiej uzyskać pozycję do siódemki, ale jest już przy siódemce. No i błąd. I błąd dosyć szybko zagrał. Zostawia Pawłowi szansę, aczkolwiek też nie jest to prosta Billa, trzeba ją ładnie wyciąć, ma tak zwany lakier.
O tyle dobrze, że bila numer 8 jest blisko. Nie trzeba gdzieś przechodzić na drugą, na drugi koniec stołu z bilą białą. Ach, jakieś... Ten stół zaczyna zawodnikom coraz bardziej sprawiać problemy. Te bile zatrzymują się w łuzach. Ja myślę, że to kwestia też już nerwów na tym etapie. Ciężkie, tak jak mówiłem, zagranie, a teraz przed szansą Wojtek bardzo delikatnie dobija tą bilę numer 7. Może troszeczkę za delikatnie, ponieważ ma teraz taki wyrzucający kącik, który no, nie do końca sprzyja wyjściu na dziewiątkę. Będzie musiał tam... O, udało się, ładnie, delikatnie zagrane, jednak ten kąt nie był na tyle duży, żeby przysporzyć kłopoty z wyjściem na dziewiątkę. I mamy 5-3. Wojciech Matykiewicz nadrabia. Odrabia straty i to on teraz dostaje bonus za wygraną partię. Akurat tak się ułożyło, że przypada teraz jego kolej na rozbicie. Bo pamiętajmy, gramy tutaj systemem naprzemiennego rozbicia. Akurat tak się składa przez ostatnie dwie partie, że to panowie, którzy wygrywają, potem rozbijają kolejne rozdania. No i cóż, bardzo ważny punkt kolejnej partii, czyli rozbicie. Wiemy, że Wojtek rozbija bardzo mocno. Zobaczmy, jak będzie teraz. Kolejny raz potężne uderzenie. Tam bila numer 5 wpada do łuzy. Zobaczmy to jeszcze raz. Bila 5 w łuzie. Wojtek przy stole. Widzi bilę numer 1. Ciężkie zagranie. Nie podejmuje próby wbicia. Prosta, odstawna, skuteczna. Dobrze wykonana. Paweł teraz będzie musiał zaliczać od, na pewno bilę od bandy. Wojtek podchodzi do stołu. No, jest w dobrej sytuacji. W miarę jest bicia, bila numer 1 do wbicia. Teraz troszeczkę więcej będzie kłopotu. Może też nie jest. Tak, zdecydował się na wbijanie do środka. Na mniej kłopotliwe z wyjściem. Prawie że naturalny kącik do wyjścia na trójeczkę. Tam troszeczkę lewej rotacji. I pomyłka na bili numer 3. Na tyle szczęśliwa, że Paweł, jeżeli będzie chciał wbijać tą bilę, musi się pokusić o zagranie na bandę. Jeżeli będzie chciał odstawiać, no to musi szukać jakiegoś dobrego pomysłu, bo te bile są skoncentrowane na prawej części stołu. Przy tym kącie nie będzie łatwo tutaj gdzieś wysłać na drugą część stołu białej. Zobaczmy. Tak, zdecydowanie próba wbicia jednak tej trójki. Chyba za sekuracją, chyba. Tak jest bardzo. Jeżeli to miała być taka sekuracja, to wyszło perfekcyjnie. Trójka schowana za duet piątki z szóstką. Tutaj ciasno dosyć jest. Bila biała przy bandzie. Ale równie ładne wyjście z tej sytuacji. Wojtka bila numer 3 zaliczona, natomiast poza zaliczeniem nie udało się osiągnąć więcej. Wystawiona bila numer 3. No ale Paweł, dosyć prosta bila, Paweł jednak pomylił się na niej. No, oczywiście mówi się łatwo, komentując, że jest to prosta bila. No, tak jak już wspominałem, na tym etapie gry na pewno
Na pewno gdzieś już jest i zmęczenie wczorajszym dniem i wieczornym treningiem, jak również nerwy, stół telewizyjny. Oczywiście miałem na myśli tutaj tylko trening i wyłącznie bilardowy wczorajszy wieczorny. Tutaj towarzystwo, które jest w pobliżu naszego stanowiska komentatorskiego, chyba inaczej wczoraj trenowało, ponieważ odbierają mój komentarz troszeczkę inaczej. Ale rozmawiamy oczywiście tylko i wyłącznie o treningu bilardowym. Pełny profesjonalizm. Uśmiechy na twarzach panów tutaj przy stanowisku komentatorskim. Ja zapraszam panów serdecznie do komentowania, tutaj do pomocy w komentowaniu. Zapraszam, jest możliwość. No, panowie zdecydowanie nie chcą, koncentrują się na swoich kolejnych meczach, które przed nimi. A na stole sytuacja 5-3 i dla Pawła, i Paweł przy stole ma 3 bile przed sobą. Te 3 bile dzielą go od wygranej już w tym meczu. No i bardzo niefortunnie potoczyły się losy tej siódemki jak siódemki. Najbardziej niefortunnie losy białej, ponieważ wpadła ona do łzy. Siódemka też również nie wpadła, no czy też również siódemka nie wpadła, wpadła biała. I teraz Wojtek jest przed kolejną szansą nadrobienia kolejnego punktu i doprowadzenia do stanu 5-4. Jest koncentracja, pełna koncentracja. Niewygodna pozycja do strzału, ale była konieczna, aby uzyskać kąt na wyjście na bilę numer 8. Teraz próba tam obejścia dziewiątki, niestety nieudana. I sam wpędził się Wojtek w kłopoty. Zobaczmy teraz, jak z nich wybrnie, czy zaryzykuje wbijanie tego, czy będzie szukał jakiejś jednak tutaj próby utrudnienia przeciwnikowi, oddania pola przeciwnikowi, tak żeby nie było łatwo. Tak, zdecydowanie wysyła pod tą górną, krótką bandę. No i myślę, że całkiem niezłe zagranie, na pewno nie będzie prosto. Paweł już zmierza tutaj do stołu, już stoi, analizuje, kręci głową. Zobaczmy, co zrobi. Ja myślę, że przy tym wyniku podejmie próbę wbijania, wycinania jej do lewej górnej łzy, tam gdzie siedzi Wojtek. Tak, no niestety nie udała się ta sztuka. Szczęśliwie tam bila biała po złapaniu narożnika środkowej łzy i odbiciu się od drugiej długiej bandy staje w niewdzięcznym dla Wojtka miejscu i to on teraz znowu jest przed ciężkim strzałem. Nie wiem, czy zaryzykuje teraz wbijanie, czy będzie znowu szukał pomysłu na odstawienie. Nie chcemy też sugerować tutaj zawodnikom, więc nie będę gdybał, co zrobi. Poczekajmy na decyzję Wojtka. No, dla niego to jest decydująca bila na pozostanie w meczu, więc ten pomysł musi być nie dość, że dobry, to jeszcze musi być dobrze wykonany. Wycinka do prawej. Ach, piękne zagranie, tylko co z bilą białą? Szczęśliwie bila biała, bardzo ładne zagranie. Zobaczmy je jeszcze raz. Piękna wycinka. W takim momencie wytrzymał presję. Piękne wbicie i mamy 5-4. Zmniejsza się ten dystans między zawodnikami. To Paweł teraz poprosił o czas. Teraz oddał dwie z rzędu partie, ale myślę, że to
Tylko na plus dla pojedynku, dla widowiskowości tego pojedynku mieliśmy tutaj cztery ładne zagrania kombinacyjne, nie takie banalne. Teraz mieliśmy piękną wycinkę, piękne wycięcie bili numer 9 w decydującym momencie i myślę, że to zdecydowanie może podbudować Wojtka i to on może teraz czuć się pewniej w tej, no już 10. partii tego pojedynku. Przedostatniej, bo więcej niż dwie partie już tutaj się nie mogą przydarzyć. I za chwilę wrócimy do komentowania dla Państwa tego pojedynku. W momencie, kiedy do stołu powróci Paweł Mazur. I jesteśmy z powrotem w meczu drugiej rundy strefy pucharowej Pucharu Polski Old Boys. Jesteśmy w Kieleckim Centrum Bilardowym. Oglądamy pojedynek Pawła Mazura z Wojtkiem Matykiewiczem. Paweł prowadzi 5-4 i wchodzimy w już tą ostateczną fazę pojedynku. Pozostały maksymalnie dwie partie. Rozbijać będzie Paweł Mazur. On staje przed szansą na to, żeby zakończyć na swoją korzyść ten pojedynek. No, musiałby tutaj wykonać partię z kija, żeby ma na to szansę, ponieważ jego jest rozbicie. Bardzo ważny element. Zobaczmy, jak go wykona. Sprawdza tutaj sam ustawienie. Ustawia z trójkąta. Nie ustawia z przyrządu. Bardzo dba o dobre ustawienie. To połowa sukcesu. Przynajmniej połowa sukcesu. No ale druga połowa to jeszcze właściwe uderzenie, właściwe rozbicie i właściwe pozycjonowanie białej bili po rozbiciu. Ona powinna gdzieś po rozbiciu stanąć na środku stołu. Zobaczmy, jak to wyjdzie Pawłowi. Bile powinny się rozejść, tak żeby nie było żadnego skupienia bil. No, padła bila, jest to pada jedna bila. Jest to bila numer 8.
drugiej rundy, w którym Maciej Trudnowski zwycięża z Gerardem Kryńskim 6-4. Zaraz za parę minut rozpoczniemy kolejny pojedynek. Maciek poprosił jednak o chwilę przerwy. Kolejny pojedynek właśnie, który rozegrają za parę minut. Maciek Trudnowski zmierzy się z Bogdanem Wołkowskim. A ja po odnotowaniu kolejnego tutaj zakończonego pojedynku jestem z powrotem z Państwem. No, bardzo szczęśliwie teraz dla Pawła potoczyło się zagranie Wojtka, ponieważ biała znalazła się w wózie. No, Wojtek nie ma tutaj szczęścia. Do białej bili jest to już po raz kolejny wbita biała. I Paweł przed szansą na zakończenie tego pojedynku. A w kolejnym zakończonym pojedynku Maciej Trudnowski wygrywa z Gerardem Kryńskim 6-4. W kolejnym zakończonym pojedynku drugiej rundy Wojciech Sajtyna wygrywa z Piotrem Kotowskim 6-4 i teraz to oni czekają już na swoich przeciwników. Już wiemy, że za parę minut Bogdan Wołkowski zmierzy się z Maćkiem Trudnowskim po paru minutach przerwy, o które poprosił Maciek. No i zakończyliśmy już, jak Państwo widzieli, pojedynek na stole telewizyjnym. Także za parę minut zapraszamy Państwa do kolejnych zmagań już w trzeciej rundzie pucharu, już w ćwierćfinale.